Was bardzo serdecznie. Chciałam Wam powiedzieć, że takie kilka rzeczy książkowych Wam pokażę. To jest mój notat, pamiętnik, który kupiłam w Pepco chyba z babcią, nie pamiętam dokładnie. To jest, dostałam to Lego Ninjago Master of Spinjitzu, Księga Tajemnic od Patryka. To urkę zamian całusy katastrofy nowojorski dziennik Pauli dostałam od pani Frankowskiej. I to jest notatnik, który dostałam od mamy kiedyś, z Michaela Jacksona. Więc zaczniemy od niego, bo akurat go trzymam. Na pierwszej stronie mam mój plan lekcji. Nie będę go czytała, bo jest beznadziejny. Tu można było jakieś daty, są fakty zapisać, ale ja tam nic nie pisałam. Nie mam głosu, tutaj się bawię w Hannę, że straciłam głos. Nie mam głosu. Mam bombę, że jestem Martynką. Mam bombę na głośni i tchawicy, bo ona jest umiejscowiona. Umiejscowiona głęboko. Przepraszam za wszystko, że ci tego nie powiedziałam. Tego o chłopakach, że miałam aż tylu. Do Renat. Jedź szybciej. Tak, tak, 3 minuty. Boję się. Zawołajcie Piotrka. Cały czas tak pisze. Operacje, czekaj na mnie przed salą. Nie wiem, dlaczego to wstępnie już kupiłam, nie wiem. Zakład integracyjny zje człowieka. A tutaj jakieś moje notatki z lekcji. Bo to jest nudne. Będę Wam czytała to, co jest takiego ciekawego. Tutaj kanały wypisywałam. Właśnie czytacie, bo muszę zasubskrybować jeszcze więcej tych subskrybentów. Miałam, nie wiem, jakieś cyfry sobie pisałam. I o której się położyłam. To nie wiem, co to. Tom. Nie wiem, co to. Jakieś liczby. Nie pytajcie się mnie, bo kompletnie nie wiem. To byłoby wszystko z tego notatnika. To tylko pokażę Wam, jak wygląda w środku. Znam tylko taki. To tu mam. Jaką chorobę miałam opisać. I chyba to wszystko. Tu mam takie spinjitzu, pokażę Wam. O tobie najbardziej lubię, gdy mój chłopak jest szczęśliwy. Najbardziej nie lubię, gdy mój chłopak płacze ze smutku. Mój ulubiony ninja to Boże, ten. Nie umiem wybrać. Albo chyba ten Zane. Teraz tu muszę dopisać, bo jeszcze wtedy byłam sprzed oglądania i to sobie wypełniałam. Mój ulubiony film to Star Wars. Moja ulubiona piosenka to Dawid Kwiatkowski Proste. Moja ulubiona książka to nie mam pojęcia, nienawidzę czytać. Mogę opisać siebie tymi trzema słowami. Nieśmiała, pomocna, zabawna. To prawda. To bym musiała narysować. Jaki jest twój plan dnia? Pobudka o 7, szkoła o 8, powrót do domu o 14:55, dom o 16, gadanie z chłopakiem do 16, z chłopakiem 16, z pani 23. Tutaj też jest taki jakiś plan napisany. Co umieścisz w becie? Śniadanie parówki, jajeczniczkę, kanapki, płatki. Z mlekiem, przepraszam, jeszcze trochę zatykam się. No, tułki.
Obiad: pomidorowa, ogórkowa, kalafiorowa, schabowy, mielony, pałeczki. Kolacja: to samo co na śniadanie. Deser: nareszcie, butyn, lody, ciasta. Co każdy ninja powinien wiedzieć? A co twoim zdaniem powinien wiedzieć każdy ninja? Że potrzebna maski i maseczki. Bo tak jest, pandemia. Pokażę wam Zaina. To ten srebrny to jest Zain. Ale chyba Lloyda też pokocham. Jako sławny ninja, co powiesz swoim fanom? Uważajcie na siebie i nie róbcie tego, co jest w filmie i bajce pokazanego w domu. Czemu będziesz zawdzięczać sławę? Fanom i rodzinie i przyjaciołom, bo źle to przeczytałam wtedy. Tu bądź jak mistrz Wu, stanie się mistrzem Wu w jeden dzień. Co zrobisz na jego miejscu? Sama nie potrafiłam wiedzieć, co bym zrobiła. Odnajdziesz skarb piratów. Co zrobisz? Ucieczka przed piratami. Dzielę się łupem z innymi. Nie miałam tak planu na resztę. Najgorszy dzień. Opisz swój najbardziej zwariowany dzień. Co się wydarzy? Co było? Sprawdzić, żeby ten dzień stał się super. Znajdujesz magiczną lampę. Jakie wypowiesz życzenie? Pierwsze życzenie, żeby mój chłopak miał pracę. Bo to jeszcze robiłam, zanim chłopak pracował w Biedronce. Drugie życzenie, żeby mój chłopak zdał prawo. I jeszcze przed prawem jazdy, chyba to długo temu, to są 4 miesiące temu. Trzecie życzenie, żeby jego tata wyzdrowiał. Tutaj miałam narysować okropna pizza. Wymyśl najobrzydliwszą pizzę na świecie. Buty, szminka, podkład, pasta do zębów. Nie miałam dalej pojęcia, co dalej dać. Tutaj musiałabym zaprojektować flagę piratów. Inne rzeczy, bo jest tego dużo. Więc tak wygląda to. A resztę to wam pokażę w innym tym części. Bo nie chcę, żeby filmik wyszedł za długi. Bo w sumie jest tego sporo. Ale jak chcecie. Jak się czujesz? Jak wyglądasz? Co robisz w czasie wolnym? Robię to, co robiłam, jak miałam 20 lat. Dobrze się czuję, wyglądam na 30 lat. Tu mogę zrobić własny komiks. Ninja zawsze wygląda fajnie. Zaprojektuj dla siebie. Tutaj mogę pokolorować tego ninja, zaprojektować go. Nie ma to jak wygrany zespół. Tutaj też muszę coś narysować. Jakie były najwspanialsze przygody w twoim życiu? Pierwsza, wyjechać do Holandii. Druga, nauka śpiewu u Alana. To prawda. Trzecia, śpiew z Jessie. Też kiedyś, ale to muszę zmienić. Czy potrafisz przetrwać wyciszy? Oto, co zabrałbyś ze sobą? A ty co weźmiesz ze sobą? Poradnik, jak przetrwać wyciszy? Chłopaka, dwie wielkie torby przekąsek, materac, zabawki 18+, aparat fotograficzny. Kto woli sprzątać niż budować? 10 rzeczy, które najbardziej lubisz budować ze klocków. Wieże, statek, nie miałam pomysłu co dalej. Galeria karykatur, tu bym musiała coś narysować. To jest to samo. Jako ninja z mocą podróżowania dotrzesz do przeszłości. Spotkasz się z tatą. Będziesz nosić tamte ciuchy. Co zrobisz, gdy zdobędziesz ostrza?
czasu, ostrze przewijanie czasu uratuje przyszłość. Cofnę się wstecz, ostrzeżenie spowolnienia czasu. Nie mam reszty, bo kompletnie nie wiedziałam. Opowieść o mrocznym cieniu. Bym musiała tutaj coś opowiedzieć. Tutaj narysować. Takie coś z rysowaniami. Kompletnie unikałam tego, bo jestem kiepska z rysowań. Łyk wspaniałej herbaty. Wymyśl nowe smaki do swojej sklepu z herbatą. Jak je uzyskasz? Jakie zdolności będziesz wzmacniać swoją herbatą? Na przykład ekstrakt ze suszonej marchwi, liści pokrzywy i drzewków może wspomagać zdolność obserwacji. Nie miałam tego też pomysłu na to. Jaki powinien być prawdziwy ninja? Masz 30 sekund na wymyślenie dobrych porównań. Wtedy nie starczyło mi czasu. Szybki jak gepard, odważny jak, tutaj widzę, odważny jak Lampard. Nie wiedziałam kompletnie. Groźny jak wilk, pomysłowy jak Dobromir, zręczny jak, nie wiem, nie mam pomysłu. Cichy jak mysz, sprytny jak lis, zwinny jak, też nie miałam pomysłu. Ostry jak jesz, na przykład bym mogła dać. Napisz, o czym będzie twój film przygodowy i przedstaw dwa możliwe zakończenia. Szczęśliwe zakończenie. Bohaterowie wezmą ślub. Zaskakujące zakończenie. Będą mieli dzieci. Tutaj też bym musiała narysować coś. Tutaj narysować komiks. Tutaj zwiedzasz krainę ninjago, wysłać pocztówkę. Tutaj jakieś szyfry. Kodeks. Nigdy nie zrobię krzywdy innym. Zawsze będę strzec prawa ninja. Obiecuję, że będę wzorowa. Zrobię wszystko dla świata. Przygotuję się na śmierć. Tutaj bym mogła jego ciuch zrobić. Zgłoszenie. Twój pseudonim ninja. Żywioł, który kontrolujesz. Woda. Twój kolor niebieski. Twoja główna broń. Miecz. Jaki się nazywa tworzony przez ciebie ruch spinjitsu? Szybki mando. Waga 63 kg. Wzrost 173 cm. Ile godzin dziennie śpisz? 6 godzin. Jakie zdrowie potrawy jadasz? Sałatki? Co ćwiczysz? Jogaś? Jaki jest twój wyjątkowy talent? Śpiew, data, tutaj jakąś kompletną, tyle jaką datę dałam. Tutaj bym musiała coś narysować. Tu też. Twoje ulubione dowcipy i powiedzonka o ninja. Psia kostka. I tutaj wzięłam to, co mój chłopak używa. Psia kostka. Psia łapa. Mordę jeża nietoperza, orany gościa, orany barany, jasny pieron, jasny gwint, ale już dawno tych nie słyszałam tych przesłówek. Jakoś nie wiem, co się stało Patrykowi. Tu mam coś zaprojektować. Tu też. Tu też. I tu. Tutaj mogę sobie coś poczytać. Tutaj musiałabym stworzyć coś, taki szyfr. Tutaj coś przeczytać, narysować. Tutaj też bym musiała 10 rzeczy, które zrobisz jako młody ninja. Tu jeszcze nie wiedziałam, żeby
napisać, co robię, gdy jestem wściekłym ninja. Jak się zachowuję, gdy się ze złości stracę kontrolę nad sobą, krzyczę na cały regulator brzydkie słowa. Co robisz, żeby się uspokoić? Idę do łazienki, bawię się w... Nie miałam pomysłu. Tutaj bym musiała coś narysować. I tu... tutaj coś opisać. Koszmar, nie miałam żadnego takiego koszmaru. Tutaj mój podpis. Tutaj bym musiała poprosić przyjaciół, to tutaj mi się chłopak podpisze, tam to jadę. Ninja uwielbiają gry wideo. Jakie są twoje ulubione gry? Logiczne i bijatyki. Tu bym musiała coś chyba narysować. To jak ninja mogą się bronić przed pozbawieniem lustra? No nie wiedziałam, o co chodzi kompletnie. Tu bym musiała coś narysować. Tutaj też bym musiała coś narysować. Co robisz dobrze? Co chcesz robić lepiej? Sprzątać, ścielić łóżko. Tutaj są notatki, jakieś dodawania. Dużo jest tych notatek, jak widzicie. Tutaj można coś poczytać. I tutaj jak się tworzy kola, to by było wszystko z tej książki. I ostatnią rzeczą jest mój notatnik. Mój pamiętnik, znaczy się. Na pierwszej stronie jest moje ulubione filmy. Paweł Zimitrowicz, Instagram, kontroluje mój dzień 24H, planeta faktów, 10 najdziwniejszych akcesoriów modowych. Kolejna strona jest pusta. Na drogi pamiętniku, dużo się u mnie dzieje. Znów złapałam chandrę. Nie wiem, tutaj jest tam dość dużo, jak jest napisane, więc o pamiętniku to będzie wyjątkowy odcinek. Więc jeśli chcecie, to dawajcie łapki w górę i wstawię taki filmik, bo jest tego dużo. Trochę zaczęłam, ale to jest tylko namiastka, co możecie dostać w tym filmie. Bo i tak dość długi jest, wyszedł mi filmik, więc zapraszam.